Czasami zastanawia mnie, co jest z ludźmi nie halo. Co jest nie tak? Są w stanie wejść w relacje z kimkolwiek? Nawet bardzo blisko. I są w stanie kogokolwiek zawieść, zamienić, zostawić. Jakby się nie rozróżniali wzajemnie, kto jest kim. Czy ktoś jest bliski, czy nie. Czy ktoś ma dla nas większą lub mniejszą wartość. Za łatwo wchodzą w relacje za zbyt kimkolwiek, ze zbyt kimkolwiek i za łatwo z tych relacji wychodzą. Z medycznego punktu widzenia rzekomo jestem wyjałowiony z empatii, czyli jakichś tam uczuć mi brakuje, co to ludzie mają. Niemniej jednak nie rozumiem. Mam ich na tyle dużo, że nie potrafię nie rozróżniać. Są ludzie z wartością większą i mniejszą. Są tacy, którzy są dla mnie warci tego, by oddać życie. I zrobiłbym to tak po prostu. A z łatwością zrezygnowałbym z jakichś własnych uciech. Dla tego niektórych. Czasem niektórzy potrafią skazać człowieka na wielki problem. Po prostu kogoś, kto rzekomo był bliski, albo wydawało mu się, że jest bliski, albo relacja na to wskazywała, nie wiem, wszystko jedno. Niedawno miałem taką sytuację, bardzo potrzebne mi było spotkanie z pewną bliską osobą, dla której ja bym zrobił bardzo dużo. Ta osoba przyleciała do mnie do Anglii się ze mną spotkać, ale poznała na lotnisku ta osoba chłopaków. I z tymi chłopakami się oddaliła i jak ja pojechałem na lotnisko Luton, to jej nie było, nie dostałem informacji. No, u mnie to nie zabiło. To nie był odpowiedni moment. I tak bardzo mi się zrobiło dziwnie, że tak dalece bez znaczenia byłem, że ktokolwiek obcy ludzie mieli znaczenie. Albo raczej spędzenie z nimi czasu. A co ze mną będzie? Mnie już można nigdy więcej nie zobaczyć, mogę nawet umrzeć. Kurwa, to są po prostu rzeczy, które trochę mi się w głowie nie mieszczą. Jeżeli miałem jakieś złudzenia co do tego, jacy są ludzie, to jest to kwestia pozostawiona w przeszłości. Nie wiem, czy jeszcze mnie są w stanie czymś zaskoczyć. Ta sytuacja zabiła we mnie resztki człowieczeństwa. Wydawało mi się, że znajomość jest czysta. Tymczasem była brakiem znajomości.